Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek w grze Railroads Online. Tak? Dobrze tu mówię, Dorian, nie? Dobra, kurde, dawno nie było nagrywek. Siemka, a gdzie ty jesteś? Ej, Dorian siedzi. Ten w kominie siedzi. Ty, panie, co ty tam robisz w tym A kominie? ja tu ja czyszczę komin. A czyszczysz komin, ty, panie? Żebyś miał plus 25 do koni mechanicznych, wiesz co? Railroads Online. Jak to się mi zawsze ciężko wymawia, to Railroads, panie, to tak mi się język przy tym łamie, że. Trzeba sobie zapamiętać po prostu. Railroad Online, no. Tak. Jakbyś z angielskim akcentem to mówił, to się trochę łatwiej mówi wtedy, wiesz? Tak, 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 Railroad tak. Online, no. Z angielskim to tak, ale z polskim to tak nie bardzo, a wiesz, albo Russian English jakiś wystosować. A, Dobrze. szanowni. Dobra, plan jest taki, że ja sobie zostawiam tutaj wagony. Ja cię pomogę odpiąć. Tak, Dorian mnie odepnie. Dobrze, że nie w drugą stronę. Dla kumatych, pozdro. Tak, i ten. Czekaj, bo do pieca muszę dorzucić, bo to tak nie odepniesz, O panie. masz, Jak wygasło ci. do pieca nie dorzucisz, no trochę tak. Coś ciebie za mechanizator, że ty takie rzeczy Trochę tutaj musisz robić. wygasło i aż ciśnienie, panie, zeszło. Kotła. Najgorzej. Nie, ciśnienie jest, dobra, to okej. Okay. I teraz tak, ja sobie pojadę. Ty mi przywieziesz nowe wagony, tak? Ja tobie przywiozę nowe wagony. Bo ja Znaczy jak sobie po chcesz, nie ja mogę mogę jeździć. zjechać. Nie, ja sobie po nie mogę zjechać tam na dół i później pojadę ten, bo nową traską sobie zjadę. Nie wiem, ty u siebie też pewnie będziesz tą nową chciał później pojechać. Znaczy ja domyślałem, żeby inaczej zrobić, nie? Znaczy w sensie, żeby. A w ogóle my tutaj nie mamy. Dobra, nieważne. Żeby zrobić tak, że ja sobie podepnę tamte wagony. Te nowe, które kupisz, czy kupiłeś już, bo nie wiem. Kupiłem trzy, no. I załaduję sobie je tymi kładami. I pojadę sobie z nimi, już z tymi kładami tutaj pod górę. Zapnę te wagony, naładuję rudę żelaza i pojadę z jednym i drugim na górę. W sensie z nowymi chcesz mi tu przyjechać i ten. Znaczy ja jedno i drugie mogę mieć podpięte cały czas, nie? Bo ona sobie poradzi, ta lokomotywa. Tylko, że korkut się bierze, wiesz, z dołu, nie? No ja A. wiem, no całą mapę dookoła będę musiał objechać, a akurat sobie wszyscy widzowie zobaczą, jak to wygląda może. A ty sobie zjedź może bez kitu, nie? Te wagony, które masz podpięte, może ich nie odpinaj, tylko zjedź sobie z nimi na sam dół, czy nie? Dobra, mogę w sumie pojechać po deseczki jeszcze i potem. Dzisiaj będzie taki ciężko bardziej wożony. Więc ja sobie, panie, tutaj zjadę. Ale ja sobie zjadę nową traską, dobra? A ty chcesz teraz Nową, już nową. wyjeżdżać, tak? Nową będziesz chciał? Znaczy nie, no jak jeżeli wezmę tamte wagony, to muszę się cofnąć na tartak, a później muszę przyjechać tutaj, więc to nie ma sensu. Tamta droga będzie nowa, dalsza niż ta Okej. przez tartak, nie? Także ja przez tartak ja sobie pojadę. Okej, dobra, to ja sobie nową zjeżdżam i. Chociaż kurde, ja też na tartak jadę. No to dobra. Dobra, to ja jadę, panie. Szerokości życzę. O, co tu się dzieje? A ty tam u U siebie mnie. na odcineczku, znaczy u siebie na swoim odcineczku, teraz ja zapraszam do Doriana też na kanał, a Dorian pokaże nową lokomotywę, jaką ostatnio zakupiliśmy mu. Także idźcie do Dokładnie. Dorianka zobaczyć, jak wygląda jego nowa lokomotywa, bo jest I bardzo piękna. dokładnie tak. I w drugą stronę to samo oczywiście. Będziecie mieli link do Limy pod odcineczkiem moim w opisie. Sobie proszę wbijać, ładnie zobaczyć, jak on tu będzie jeździł. No i tak się polecamy troszeczkę nawzajem, żebyście Trzeba. widzieli z dwóch perspektyw, jak to wygląda dokładnie. Trzeba się polecać. Tak jest, trzeba sobie pomagać, ja też za tym jestem jak najbardziej. Panie Aczkolwiek ty kurdeż. mnie za niedługo prześcigniesz, jestem z ciebie A dumny. w życiu, panie. A co ty gadasz tam? Dobra, no to idziemy zobaczyć nową lokomotywę. Proszę bardzo, takie ładne coś. Numerek 14. Doriano, Ach, von Wamer Doriano. YouTube, proszę Ja już bardzo, jaki widziałem, ładny. także kto nie widział, to do ciebie, nie? Na kanał. Kto nie widział, ten z Znaczy policji u nie mnie też miła. to na pewno zobaczycie ją, ale to pewnie później, z jakieś 20 minut pewnie minie, zanim ją zobaczycie u mnie, gdzie się będę z Dorianem pewnie mijał na trasie. Na czołówkę walniemy normalnie. Dla widza. Dla widza. No coś trzeba, panie, Dokładnie. robić, żeby nie było za nudno, nie? A jak? Nie, to zróbmy kraksa, nie? Tak, i to na Tylko moście kto? polecam, na najwyższym moście. Tylko kto to później będzie te wagony ten Ja myślę, że po podnosił? godzinach Dorian pozbiera. Po godzinach Dorian pozbiera. No to mi znalazł robotę, chłop. Spoko. Dobrze cię mieć, naprawdę. A no ja wiem. Często to powtarzasz, także.
Dobra, ciekawe dlaczemu. Ja jodę panie po deski, ale też bym chciał nową pojechać, więc kurde, wiesz, w sensie nową trasą. No to jedź sobie nową, no to jedź sobie nową. Przecież ale będę miał daleko, wiesz. No i sobie pojedź dookoła. No dobra, to tak teraz zjadę dookoła, znaczy pojadę dookoła, bo teraz pojadę po deski, a później sobie wyjadę nową trasę. Tam jest takie, znaczy u mnie już widzieli nową trasę widzowie, na pewno, więc tylko samego przejazdu nie widzieli nową, nie? Dzisiaj też pewnie nie będziemy nic budować, ewentualnie pójdziemy poszukać miejsca na kopalnię węgla, bo chcemy ją przestawić w inne miejsce, nie? Tak jest, bo te miejsce, które jest aktualnie jest za łatwe, aczkolwiek ja u siebie na serii, na tym, znaczy na serii, na sajbie, chyba zrobię tam, gdzie jest, nie? Bo chyba, że naprawdę jakieś zarąbiste miejsce znajdziemy tutaj u ciebie, no to wtedy okej, nie? Czy wiesz, wydaje mi się, że to jest za łatwo po prostu, nie? Że jest tak jedno obok drugiego. Przejazd pociągiem zajmie 3 sekundy z jednego miejsca na drugi. Takie moje odczucia, ale wiesz, może widzowie lubią, jak jest blisko wszędzie, nie? Nie no, pojeździć też fajnie, w końcu to jest dosyć ładnie, trzeba przyznać, w tej grze. Mimo kilku, że tak powiem, niedociągnięć, jest dosyć ładnie. Prawda. Nadal jesteśmy na starym update'cie, jeszcze tylko wspomnę. Nie chcą naprawić go, póki co nowego, więc zostajemy na starym. Ja myślę, że oni nie mają w ogóle pojęcia, jak to zrobić, więc wiesz. Wiesz, jak się to robi? Odłącza się możliwość kontrolera znowu, a nie, wiesz, żeby nie było. Czy wiesz, oni się pewnie szykują, żeby na konsolę też można było, wiesz, jakieś Xboxy, te sprawy. No to może, panie, to jest drugie wyjście. Było. Niech zatrudnią specjalistę. O. Może im się zwróci bardziej to. I w tym momencie stanę w ich obronie, chociaż nie powinienem. Może ich nie stać. Wiesz, nie, no panie, 130 zł ta gra kosztuje. Jak może być ich nie stać? Ale z drugiej strony zastanawiam się, jak takie wydawnictwo na przykład zarabia, skoro powiedzmy, że na premierę ileś tam ludzi kupiło, gdzieś tam później ta sprzedaż spada, a jak mają tylko jedną gierkę w swoim tym arsenale, no to chyba nie zarabia w miesiącu tyle aż hajsu, tyle ludzi nie kupuje co miesiąc. Czy tak mi się wydaje, żeby im, wiesz, na wszystkie wypłaty znowu starczało. Powiem ci, że nie wiem, jak to jest. Nie mam pojęcia, jak oni z budżetem stoją i w ogóle. Wiem, panie, co ja dzisiaj zrobię chyba. Przebuduję chyba tu przy tartaku ten skręt. Bezpośrednio do tego. Okej. Ale na wodzie nie można robić zwrotnicy, nie? Czy można? Można. Ja u siebie porobiłem. Nie wygląda to dobrze, ale można. Ale wiesz, to tylko tam jedną nitkę podciągnę, nie? Bo tak... Żeby to nie to było. To jest inna lokomotywa niż ta, co ja sobie kupiłem. Ja sobie kupiłem tego Kuka 280, pamiętasz? I on jest spoko. Tak, a tutaj masz u mnie? To klasa 70. Klasa 70, tak, bo ty chciałeś wcześniej Kuka, ale kupiłeś klasę. Dobra, panie, nie zrobię, bo tutaj jest zawrotka taka dziwna od tego, od rozładunku, więc... Musiałbym tory przecinać w sumie. W sumie mogę przeciąć tory. A przepraszam, w którym momencie ty myślisz to zrobić? Gdzie ty chcesz to robić? Tak, żeby bezpośrednio na tartak był zjazd, wiesz? Dobra, dam radę. A w której lokalizacji to robisz? W tartaku, tak? W tartaku, no. Dobra, bo ja tu jadę do tam, gdzie się zabiera właśnie ten cordwood. Aha, no bo ty jedziesz całkiem gdzie indziej. Tylko tak zastanawiam się, gdzie jest łączenie. Ty robiłeś długie odcinki na wodzie, pamiętasz może? Cała ta nawrotka, myślę, że na 3 kawałki jest zrobiona. Dobra, tu jest jakiś Max. Kawałek. Dobra, tu jest jakiś kawałek, więc teraz, panie, tylko się modlić, żeby to nie skasowało tak, jak bym nie chciał. Taki kawałeczek malutki się skasował. To akurat na zwrotnicę się skasowało chyba. Ja to się ogólnie ostatnio zastanawiałem, czym się kierowałeś, stawiając tyle znaków u mnie? Po prostu, żeby było panie wesoło, nie? Bezpieczeństwem, rozumiem. Bezpieczeństwa. Znaczy, wiesz, no co, źle ci tam? Możesz pokasować. Nie to, że mi jest źle, czy cóż. Nie, nie. Po prostu tak, wiesz. Chciałem, żebyś, panie, czuł się bezpieczny. Czy to jest coś złego? Nie, no w sumie może nie.
Jożem chciał, Okej. żebyś ty był bezpieczny. I teraz jeszcze Jo za to dostaje z Ebe. oj tam, przez. O, jakie fajne tory tu wychodzą. Jakie Otwarte się. fajne tory tu wychodzą. Już się nie mogę doczekać, żeby Nie to chcę się zobaczyć, nie? połączyć. No, to powiem ci, że teraz tak, ten klas 70, którego aktualnie posiadam, No. jest wolniejszy od tego Kuka, nie? Bo ten ma 16 na godzinę max, 15-16, a Kuk 24 ciśnie. Aczkolwiek nie wiem, który jest mocniejszy, musiałbym sprawdzić. Zaraz może to sprawdzimy. To ja ci, panie, nie powiem. Dobra, sprawdźmy. My mamy tak, klasa 70. Klas 70. Gdzie ty jest? Gdzie ty Dobra, jesteś? będę tu musiał skasować jeszcze ten odcineczek. Okej. Ja sobie kupiłem tego, to jest 13400. A to nie, to klasik jest mocniejszy, panie. W sensie? W sensie, no, silniejszy, nie? No to dobrze chyba, nie? Ale wolniejszy, nie? Także ja bym kiedyś chciał nim sobie pojechać z 16 wagonami. Co ty na to? Jak dla mnie możesz nawet, panie, mieć i więcej. 70. 70 wagonów. Jeśli ci to nie przeszkadza. A w życiu nic. No i tak to jest, kurde. Muszę tu po Dorianie przebudowywać te tory wszystkie. Tak to chłop właśnie o, zrobił. Masz i znowu narzeka, nie? I znowu narzeka. Ugh. Weźcie mu, dajcie normalnie narzędzie budowy w grze. Dajcie mu łopatę do gwoździa wbije, nie? Daj mi kamienia. Daj kamienia. Nie zdzierżę tego, no. Mateusz Socha, pozdrawiamy. A co? Subik ci skoczył, czy co? Nie, Mateusz Socha to ten stand-uper, nie? A, okej, myślałem, ci Subik jakiś skoczył. I u niego właśnie było, daj kamienia, nie? No, ale okej, okay, nie zajarzyłem. W sensie myślałem, że wiesz. Wiesz, jak to jest, jak Subik skakują, myślałem, to w OBS-ie niestety pynę, nie wywala czasami informacje. No, próbowałem to wyłączyć i... A to się chyba nie da. Ja też nie mogę, panie. Nawet jak nie mam tej sceny ustawionej, to i tak mi to wywala, nie? No tak. Jest przynajmniej jakiś dźwięk albo coś. Więc ostatnio nagrywałem coś i chyba z 4 razy mi pstrykało i mówię, ja pierdolę, nie? No niestety, jak się co chwilę łapie słuby, no, a to tak pomyśl jest. Sobie, jak ktoś nagrywa, a ma na przykład, nie wiem, 1000 subów co miesiąc, no to panie. To też fajnie. To musi być... Z czego to jest wyżej? Dorian, coś tu sklepałeś, panie. Co ty znowu się tam czepiasz? Tam wszystko działało i było ładnie. Zepsułeś. Dopóki tam swoich łap nie wsadziłeś. Nie robiłeś na zero nad wodą, panie. Jak nie robiłem zero nad wodą? O czym ty mówisz? No nie, no jest wyżej. Ewidentnie wyżej. Przez ciebie muszę dać do góry. Momencik, wracam za 10 sekund. Teraz weźcie tu mądrze, przycelujcie. Jeden za wysoko, pół za nisko. No i jestem. No i panie, teraz chodź tu i bądź mądry. I ten, ogólnie na ostatnim odcinku nie zauważyłem. Nie wiem, no. Czy oglądałeś ostatni odcinek, czy nie. Co nie zauważyłeś? Nie. Jak poszedłem na ZW podczas odcinka, no. Bo wiadomo dlaczego. No, to jabłuszka. Obracając krzesło, pod mikrofonem mam takie obracanie do czułości mikrofonu i to zmniejszyłem dosyć mocno i mnie było gorzej słychać przez resztę odcinka, nie? Tak, zauważyłem u siebie, że w pewnym momencie byłeś dużo ciszej, ale no jak z właśnie tobą rozmawiałem, to tego nie słyszałem, wiesz? Okej. Okay. Bo jak ty rozmawiałeś, no to według mnie tak samo było cię słychać. Ja się później zdziwiłem przy procesowaniu filmiku. Co to się zadziało, nie? Mówię. Tutaj jest No, fajnie, a no, nagle no. Było ciszej, nie?
że miałem wszystko na jednej ścieżce, to też tak mi nie wiesz. Nie? Nie bardzo miałem jak to podgłośnić wtedy. Ale ja też mam wszystko na jednej ścieżce, powiem ci. Ja się nie bawię w ten rozdzielanie ścieżek, bo to sensu nie ma. I teraz, panie, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. I weź mi tu, a wytłumacz, dlaczego. Where are you? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie, dobra, teraz się przecięło. Spoko. Teraz no serio, okay. To ja tu niepotrzebnie przyszedłem. Teraz już naprawdę? Tak, no. Trochę krzywo jest, ale my radę. A ty, ty musisz zobaczyć, jakie u mnie tutaj jest na tym, na tartaku. Ale ty się wykoleisz na tym. Weź tu, Dorian, weź tu jeszcze przyjdź na chwilę. No jadę, znaczy idę. No na bank się tu wykolei na tych... Proszę mi to pokazać. ...deskach. Wiem, że to nie jest prosto, ale... Weź tam postaw wódkę, bo chyba nie wskoczę tak wysoko. O, czyż. Postaw tory, postaw sobie kawałek torów i podskocz. Czy nie skoczysz tak wysoko? Zobaczymy. O, wskoczyłem, udało się. Trochę ja krzywo. Się tu... A bo ty to źle zrobiłeś. Bardzo dobrze. No jak? Będziesz przez deski jeździł? To się no właśnie, to chodzi. Dlatego tutaj chyba nasyp muszę klepnąć, nie? No raczej, że musisz nasyp no, zrobić. No, o to mi chodziło właśnie, czy te deski będą mieć kolizję, czy nie. Się po nich chodzi, to trochę podnosi, więc... Trzeba sprawdzić, trzeba przejechać. No to jedź, ja się ja nie przejadę. Na ła. Ja przejadę. Gdzie ja to jestem? Gdzie ja to jestem? Tu jestem. Jak nie, to ja sobie nasyp zrobię. Czy ten wagon się... Aha, jest, nie wziąłem. No dobry, jestem. Tylko ja się tu gdzieś muszę podłączyć, podpiąć gdzieś. Gdzie mieć taki szybszy skrót, bo tam jak jeździliśmy dookoła, to zanim pojechaliśmy, wycofaliśmy, wróciliśmy, to... Ej, to trochę tego było, nie? Okej. Okay. No panie, powiem ci, że jeszcze nic nie zrobiliśmy, a tu już 17 minut odcinka jest. Nie, mów za siebie. Ja, panie, zrobiłem dużo. Japa, nie. Proszę wymieniać. Japa. Japa, nie. Bez kitu. Język polski jest no, czasami, jak tak pomyślisz sobie, nie? Bo jak tak gadasz, to nie zwracasz na to uwagi, no, nie? No, no. Ale czasami są takie słowa, że jak to rozdzielisz na mniejsze słówka, no to jest masakra, nie? Ja mam takie jedno swoje ulubione. Uwaga, uwaga, bo ebnie. Za pan brat. No i co z nim jest nie tak? No weź sobie to tak rozdziel. Przecież to sensu nie ma. Za pan brat. Kumasz? Czy nie. Nie bardzo? Nie bardzo. Nie sięgasz tak daleko, nie, nie, rozumiem. Nie, 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 nie. Ale, no, ale wytłumacz. No w sensie mi chodzi, jakbyś to rozdzielił na trzy słowa, nie? Jedno słowo. Za pan brat. Dlaczego? Albo oczywiście. Oczywiście. Nie, oczy leżcie. Dlaczego nie? No może o co mi chodzi? No to, to dokładnie to, co dzisiaj rozkminiałem, dlaczego jest menopauza, a nie woman pauza, nie? No to którą no, przeżywają no, kobiety. Dokładnie. No dokładnie. Kunku. Ale może nasi widzowie będą wiedzieć, dlaczego coś się nazywa menopauzą, co przeżywają kobiety, a nie woman pauzy swoje. A u facetów jak to się nazywa? Już więcej nie po. Co? Prostata, panie. A. Krzywota. Krzywota. Facetów to się nazywa, panie, ani dygu. Nie, faceci chyba nie przeżywają czegoś takiego, wiesz? Witasteron to się nazywa. Witaj Brzusiu, żegnaj Ciusiu. Nie, to... Słuchaj, ja w ogóle chciałbym rozwinąć ten temat w tym momencie, jak już o tym powiedziałeś, tak? Brucha. No ty go nie posiadasz, ja tam trochę ja mam, panie, trochę, no. I co? Cicho bądź. Moja się tu udziela jeszcze. Pod dużym kamieniem małe ryby, pamiętaj. Ta. Prawdziwy jeździec swojego konia trzyma pod dachem i koniec, kropka. Wiesz. Słuchaj, to jeszcze jest jedna rzecz. Brucha, tak?
To nie jest nic złego moim zdaniem. To jest kwestia bezpieczeństwa. W sensie mieć brzuch czy nie mieć brzucha? Kwestia bezpieczeństwa? Mieć brzuch to jest kwestia bezpieczeństwa, nie? Okay. No bo wyobraź sobie, w nocy idziesz do lodówki, nie zapalasz światła, żeby nikogo nie obudzić, no i wiesz, nagle przed tobą jest ściana, no to nie rozwalisz sobie nosa, tylko wiesz, masz zderzak, tak? To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest nic innego. No okej, niech ci będzie. Ale wiesz, później jak chodzisz po sklepie na przykład, żeby się zatrzymać, to tak nie może, tak wiesz, takiego ciężkiego składu tak szybko wyhamować. Może ją też stukasz po ludziach, zanim się zatrzymasz. Kurde, no wiesz, no. Ofiary muszą być, no co mam ci powiedzieć? Ofiary w ludziach. Nie, no ja to rozumiem, ja to rozumiem. Ja dopiero panie zbieram jakby swoją wałówkę. Aha, brzuchową. Okay. No bo jednak po 30 przytyłem prawie 10 kilo, więc jednak to się zbiera powoli. Och, ale wiem, o czym mówisz. No wiesz, no ja do 30 ważyłem, panie, 60 kilo, nie? Teraz po 30 jest 71, praktycznie 72. No to, trochę, to tylko trochę więcej niż gęś wyścigowa, powiem ci. Żonaty wróbel, bym powiedział. Żonaty wróbel. Dobrze to zinterpretował, no. Nie? Nawet mi się czasami udaje. Ech, te nasze ciężkie rozkminy. Aj, daj spokój. Zdarzają się gorsze nieraz, nie? Tak, tak, tak. W szczególności jak nie nagrywamy nic na przykład, albo nie lajwujemy, to wtedy jest ten... burza mózgu. Tak bym powiedział. To prawda. Też musimy mieć, panie, na uwadze content family friendly. Tak, tak, tak. Tak. Wiesz, jak jest. Trzeba być grzecznym, tak. Jezus Maria, ten zakręt. Pamiętajcie, pamiętajcie, YouTube, że my się stosujemy do waszych wytycznych dla społeczności. Tak, dokładnie. Tak, mm-hmm. Tak. Tak. Te mm-hmm, ich nie przekona, stary, powiem ci. Ten zakręt też cię nie przekona. Panie, bo ja tu jadę, nie? Ja tu na tartaku jestem już. Ale dobra, nie jest źle. To takie lekkie spaghetti wyszło, ale takie 30 na ten, ale... Ja teraz nie gdzie wiem, ty na tartaku jedziesz? Wiesz co, to zrób przejazd testowy przez tartak. Ale którędy? Środkiem, tak jakbyś załadowywał kłody. Tak jakbym załadowywał, no to źle jadę, dobra. Hebluj. Czekaj, hebluj. Jeszcze sekundeczkę. Jeden moment chcę zmienić tylko. Tak jakbym rozładowywał kłody, tak? Lewą załadowywał. Stronę? Nie, środkiem. Załadowywał. Załadowywał deski, no, przepraszam. To muszę wjechać na ten tor, dobra. To sobie przestawimy. Tu się ciut cofniemy. Masakra, ja już to mam wszystko zabudowane. Znaczy wiesz, tylko ty będziesz musiał bardzo powoli, bo ja ten, jak to się mówi, jeszcze nie przebudowałem tego środka. Chcę zobaczyć, czy te deski mają kolizję, ale chyba będą mieć to. Chyba już to było. Aha, to ja będę teraz sprawdzał, no dobra. Nie, ja to skasuję już teraz, ale nie wiem, ile mi odcinka tutaj skasuję. Dobra, trochę skasowało. Spoko, nic się pani nie martwi, tu wszystko będzie ładnie przebudowane. Nic się pani nie martwi, mówisz. Don't worry, be happy. Drink Pepsi, be sexy. Jest boss. Będzie boss zadowolony, boss. A ja piję Fantę, więc jestem fantastyczny. I co to na to? Fantastycznie. Fantastycznie. Dawaj, panie, jest chyba zrobione legitnie, więc ty, jak ty jesteś tutaj, to testuj. Jadę. Mordo, jedź. Jadę. Bo tu podkładów kolejowych nie widać. Gdzie? No tu wcześniej, ale to działa, nie? Tylko, że po prostu nie widać ich. No to tam nie ma problemu, jak ich nie widać. No dobra, jadę przez załadunek, tak jakby teraz. Jo. Tu jest budka, możesz się przetransportować do mnie i wsiąść. Nie, ja tu czekam na torach, w razie jakbyś się wykoleił chciał. W razie jakbyś się wykoleić chciał, no to chłop już wie, co się wydarzy chyba. Bo trzeba testówkę, panie, przeprowadzić, to wiesz, to musi być przejazd testowy. Techniczny to przejazd, łopór, tak zwany. To co, łopór? Łopór, no. Łopór, ogień, dobra, jadziem. Łopór, ogień i miejmy nadzieję, że tu ci, panie, nie gwiznie. I tam jest 70 zakręt, więc też nie powinno gwiznąć. Dej mu mocy, dej mu miodu.
Nie Jakby da to rady bananek więcej. powiedział. 15 i koniec, chłopie. A no tak, bo ta twoja. Czekaj, bo ja ta też nowa będzie. O, patrzcie, to jest nowa Doriana lokomotywka. 15, ale. A ta jakie ładna. Kurde, panie, ale masz. Coś cię... Ale czemu tak? Ale patrz, to jest no to... równo. No to chyba coś nie poszło. Ale jest równo, panie, patrz. Idę zobaczyć. No to mi chłop narobił teraz. Transport się nie no, opłaca, ale pamiętajcie. Ja mówiłem, że przejazd techniczny. Teraz to poprawimy. Transport się nie opłaca, kurde. Idziemy zobaczyć, co Lima zepsuł. No nie, no jest prosto, jest pyk pyk. Na czym żeś się podbił? Jezu, Lima, to nie tak się robi, chłopie. Jak się robi? Tutaj 90 musisz wklepać, to nie tak. Wchodzisz sobie w budowę torów i masz to... Gdzie? Pierwsza kolumna, trzeci wiersz, tak jakby masz tutaj crossover A. with 90 degrees, dokładnie czyli, to. Okej, okay, czyli to nie jest takie przyciąga taka, dobra, dobra, to wszystko Nie, wiadomo. nie możesz tak zrobić. Dlatego, bo cię podbiło na tych torach pewnie, przejściowych. No A to ja nie tak. wiedziałem, że jest taki ten, myślałem, że po prostu przecinkasz, pyk, pyk robisz, nie? I tam masz jeszcze chyba 75 stopni możesz zrobić też. Okej, okay, to mi trochę kurde psuje, jakby, wiesz, koncept. Ale dobra, zaraz tu poprawimy wszystko. Najpierw Doriana spróbujemy postawić. Dobra, dobra, to sobie tam napraw, ja sobie poradzę. Nie, cię panie pomogę. Tylko ja sobie tu rampkę zrobię, taką serwisową. Czekaj, tylko wiesz, jak tym wagonem ciężko trafić, nie? On tak nie lubi prosto zlatywać ten wagon. Rampka serwisowa, pyk. O, i ciul się nie zrobiła, widziałeś? Tak się robi rampę serwisową, żeby jej nie zrobić. Co ty na to? Wiesz, no. Można, można. Dobra, teraz tak, tym teraz zakręcimy mu hamulec, żeby nie odjechał. Teraz tak, tym ciut cofniemy. O! No to Lima zrobił tory, wiecie no, co? No, 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 jo, ale ja myślałem, że tak system zadziała. Nie wiedziałem, że 190, wiesz, i dlatego. Zapomniałem jakoś chyba o tym, że... Ty mi postawisz ten wagon? Tak, no, no, no. Stawiony jest. Dobra, to tutaj damy tego wariota. To byś pod ten drugi też podjechał, i, a ja wtedy trzeci przełożę, bo on jest za torami, ten trzeci, wiesz? Ten to sam do ciebie, kurwa, jedzie. A, no i dobrze. On jest na autopilocie, to jest wagon z Tesli, chłopie. I co ty na to? Wszystkie, dobra, bo tu jest, tak. Panie, połówka w dół, bo żeś do góry tu jakimś cudem połówkę zrobił. Aha, to masz tutaj jęzora, okej. Okay. No, no, weź, jak to się mówi, zapnij. Zapnę cię, no. Znaczy wagony, Boże. Co ty mówisz, zypnij, Lima? Panie, Co ty wagon. Mówisz? Jadzie do mnie, jadzie. Dobra, to już jesteś podpięty, tak? Tutaj z przodu. Jeszcze tamten jeden jedzie też, już także. Już jedzie, tak? Dobrze. Tak, kurdla się. Masz tam jęzora wsadzonego? Powinien być. No chyba jest. O kurde. Myślałem, że skasowałem tory i że poleciało. Na szczęście nie poleciało. Jak się wystraszyłem, chłop mi się wydarł do ucha, normalnie. Nie, bo skasowałem tory, ale dobrze, że to był taki... Dobra, budziet chyba. No co, tego... to nara, nie? No, 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 trzymaj się. Pozdro. Pozdro 500, 600. Jedziemy od niego, bo chłop jest niebezpieczny, nie? Wykoleja mnie. Nic ci, panie, nie zrobiłem. Zepsułeś mnie. Jakby ci to powiedzieć, to nie ja. A tu jest tor nie połączony do końca, wiesz o tym? Gdzie? Wiem, ale po prawej stronie tylko. Wiem. Tam jeszcze nie. I chuj, tak i teraz, zauważyć. Sorry, teraz to będzie za nisko, bo nie można dać wyżej przecież. Przecież tam będzie wszystko w porządku. Nie będzie właśnie. A jeżeli masz na przykład blisko siebie i będzie ci za wysoko albo za nisko, to usuń ten tor i po prostu go dołącz od ostatniego punktu do tej 90 i będzie ok. Ale ja chcę, panie, no mieć się niżej, znaczy wyżej. Ale co chcesz wyżej? O, teraz nie mogę 90 zburzyć. A, bo szyny mi tylko burzy. Dobrze.
Powiem ci, że jestem zawiedziony faktem, że to jedzie tylko 16 na godzinę. No, troszkę średnia, bo 30 jakby chociaż to by było spoczko, nie? No ale to jest mocne, to będzie jeździć na trasie tylko kopalnia węgla, nie? Znaczy tego, rudy. A tak, a tamten drugi twój, który sobie na singlu gdzieś kupiłeś? No to ten Kuk, to on jest trochę... Ten ma 15 tysięcy tej mocy trakcyjnej tak jakby, a Kuk ma 13, ale Kuk jedzie 24 na godzinę, a ten 16 tylko. W ten sposób. Las 70. To ci i pięknie, powiem. Flagi są. Flagi prawie dyndają. O! Ale mi podskoczyło. Te desynchro to jest coś pięknego w tej grze. No tak. A co myślałeś? Powiem ci ciekawostkę teraz. Graliśmy w weekend, aczkolwiek w zeszły weekend, jakby to oglądacie. To tydzień wcześniej w weekend, no ale dobra, już nieważne. Graliśmy tak, ja, Orgi, Diakson i na czwartego Julka próbowała dołączyć. No. Czaisz, że gra się zepsuła? I żeby mi sfrizowało grę w ogóle i zaraz wyrzuciło do głównego ekranu? Podobnie tak jak reszcie. I później jak włączyłem od początku grę, znaczy restartowałem grę, to nawet nie działało i nikt nie mógł dołączyć. Dopiero po restarcie komputera mogli dołączyć. O, no to panie widzę, że prawie scenariusz SnowRunnerowy. Taki kurde podobny trochę, tylko że jednak w SnowRunnerze jeszcze da się w czwórkę grać, chociaż przez chwilę, a tutaj już nic. Panie, te tory to się kurwa nie da dołączyć. Co ty gadasz, co ty gadasz? Się łączy, tu się nie chce łączyć. No co jest? Chyba się muszę tam przejść, bo ja to nie wierzę. O, dobra, dało się. Ale będzie w powietrzu. A mi te łączenia, panie, doprowadzą do grobu. Mówisz? No i teraz tu nie mogę połączyć. Why? Szachmat. Szachmat. Serio. Już tam zepsuł, ja nie wiem. No, a u mnie w ogóle to jest teraz podłączone tak, na tym całym tartaku, ja bym ci to musiał pokazać, że na przykład Orgi jeździ z kłodami, Diakson jeździ z deskami i tymi belkami i jest to zrobione tak, że można się wymijać bez problemu, nie? Że nie trzeba czekać jeden na drugiego. A, no to spoko tak. Masz, no, no, patencik. Fajny, ale bym powiedział. Ale tyle torów, stary, że jakbyś to zobaczył, nie ogarnąłbyś. Dopóki byś tego wszystkiego nie przejechał, to byś nie ogarnął. Ty, niby nie miałem triggera od połączenia, a się, kurde, tory połączyły. Bez sensu. Jak nacisnąłem, żeby wybudować grze. No, widocznie byłem na tym samym poziomie i to jest okej, okay, nie? Pociąg się nie wykolei, jest okej, okay, nie? Przeraża mnie ten śmiech. Ciut. U mnie też jest troszeczkę inaczej rozwiązane, na przykład za rudą żelaza, połączenie rudy żelaza z piekarnią, tak jakby, nie? Za rudą jest druga ruda. Później brudna. Nie, nieważne, dobra. Ja na przykład zrobiłem ślimaka tutaj przy wyjeździe, nie? Znaczy za wyjazdem. Zrobiłem ślimaka do góry, tak jakby, nie? A ty, u ciebie to jest inaczej rozwiązane, bo jakby ktoś, wiesz, to zamkniętymi oczami słuchał, panie, tu za rudą jest ślimak, wiesz, tak. Może nie idźmy w tą stronę. Family friendly, pamiętaj. Hop. Cały czas, panie, jest content family friendly. Ale powiem ci, że teraz mi się tak przypomniało, jak mały teraz bajki te nowoczesne ogląda. I czasami, jakie tam są teksty w tych bajkach, no to to nie jest dla dzieci, powiem ci, nie? Nie, to jest takie dwuznaczne, to jest takie dwuznaczne, że dzieciaki tego nie zrozumieją, a starzy się z tego śmieją. Bo ale kołają, myślisz, nie? Panie, że myszka Miki u nas czym ser robiła dziury w serze? A to ja nie pamiętam myszki Miki. Nie pamiętasz? Ja nie. Najlepsza scena z myszki Miki, takiej jeszcze czarno-białej. Myszka Miki jest swoim, powiedzmy, przyrodzeniem robiła dziury w serze, nie? Serio? No.
Brała ser na dół, bioderkami poruszała i panie dziurawy ser wychodził. Więc wiesz. A to mnie teraz zszokowałeś. A więc wiesz. Powiem ci. Więc to takie, kurde, bym ci powiedział. Dla dziecka to niezauważalne, nie? Masakra. Dobra, wracając do Railroads Online. Udało mi się zrobić, ale jest tu, panie, takie kurde krzywizny troszkę dziwne, powychodziły jakieś... W sensie takie falowania dziwne. No, ale dobra, to tam da radę przejechać. No nie namówiłeś mnie, powiem ci, tym tekstem. Jest okej. Okay. Jak ja mówię, że jest okej, okay, to jest okej, okay, panie. Dobra. Ty Te wagony będziesz są rozpięte. Zjeżdżał nowym? I no może zjadę nowym, no. Z powrotem, no. Bez kitu. To sobie widzowie zobaczą, jak to wygląda. Ja Ci, bym którzy chciał śledzą tą serię. Zobaczyć, gdzie tu się, kurde, łączy ten. Tu się tory łączą. Szkoda, że tych łączeń jakoś tak lepiej nie widać, wiesz? Ja to bym w ogóle wyciął to drzewo, bo tutaj tej zwrotnicy przez to nie widać. Może jeszcze te drzewka powycinamy. Trochę tutaj zmienimy. Ciut, ciut. Their attack. No te desynchro to powiem ci, że jest słabe, nie? U mnie są porozłączane wagony normalnie co chwilę. Prawda? Tutaj wagony zjeżdżają. Bo jak koła za im się nie daleko kręcą. Mi się wydaje, ode mnie się oddalisz, to wtedy jest jakby większe chyba desynchro. Ale to jest, powiem ci, bardzo słabe. No nic nie poradzisz, panie. Tak dziwne, że ludzie w tą grę jeszcze chcą grać, według mnie. Znaczy generalnie gra sama w sobie nie jest zła, nie? Jest spoko, nie? Ma bardzo dużo fakt, niedociągnięć, wiesz, według mnie. Fakt budowania i w ogóle jest spoko. Ale to prawda, ma tyle niedociągnięć, że to się w głowie nie mieści, nie? To jest prawda akurat. Tym bardziej, że to nie jest po wydaniu pół roku, tylko no, będzie za 2 lata, nie? No już będzie kawałek czasu. No, no właśnie. Dobra, sprawdźmy. I nadal jest jak jest. Kontroler wprowadzają po 2 latach. I nie umieją. I nie umieją, dokładnie. Tu jest hamulec. Tu jest hamulec. Mnie to boli w dzisiejszych właśnie tych wydawnictwach, że w twórcach, czy jak ich tam zwał, że oni nie potrafią najprostszych rzeczy teraz zrobić. Są jakieś, wiesz, te twórcy indie, independent, czy jak to tam się nazywa. Uh-huh. Co 2-3 osoby coś produkuje i spoko, fajnie wszystko, ale no jednak codziennie trzeba się dokształcać. No. Trzeba kody różne zbierać i się dokształcać z kodów. To tak zrobić grę i wiesz, dostać hajs i później jakby już dawać takie cie update'y, bym to nazwał, no to o chłapy, nie? Tak, no, bo dokładnie wprowadzenie kontrolera dla mnie jest panią chłapem tutaj. Nie chcę, wiesz, tego mówić, ale jest dużo rzeczy, które tu trzeba byłoby wcześniej poprawić. Prawda? No tak. Ale dobra, nie jedźmy po twórcy. Choćby nawet perspektywa, nie? Z lokomotywy podjeżdża, żeby gdzieś się załadować, wygląda to spoko, a nagle się okazuje, że no nie jest spoko. Tak, dokładnie. Chociażby przełączenie kamery z przodu pociągu i z tyłu na wagony na przykład, nie? No. I to już by było też spoko, według mnie. No jest, no, listę można byłoby wypisywać dłuższą, no ale... Ogólnie gra jest spoko, fajnie graficznie wygląda, fajnie też jest zrobiona. To, wiesz, tak jak ten pociąg jeździ jednak po tych torach, to jest spoko, naprawdę, według mnie, fizycznie zrobione. No ale... No ale ma te niektóre, w niektórych miejscach niedociągnięcia. Ale desynchro złapałem. I teraz tak, ładuję wagony. No. Wagony się odczepiły.
Znaczy tender się cały odczepił. I już w tym momencie nie załaduję tych wagonów, bo one się odczepiają, nie? Już nie są równo pod sypem. I już nie mogę tego naładowywać. Co ty na to, kurde? Może jakbym tam do ciebie przyszedł, to byś miał lepiej, nie? Synchronizacją. Nie wiem. No właśnie, sama ta desynchronizacja to jest to teraz w dzisiejszych czasach największa bolączka każdej gry, według mnie. Każdej jednej, dokładnie. Bez kitu. I też nie wiadomo dlaczego, czy za dużo danych musi nagle wysłać, czy jak, wiesz. Bo ja nie wiem, wiesz, ja się nie znam na takich rzeczach, nie? Jak to procesowo wygląda, czy to musi jakoś co ileś sekund, milisekund przesyłać dane z serwera, wiesz. Więc to by wychodziło, że desynchronizacja jest spowodowana zbyt wolnym łączem między nami, czy wiesz, to tak. Znaczy to zależy jeszcze jak jest rozwiązane, nie? Bo jeżeli na przykład masz gry, które łączysz się bezpośrednio do hosta, to jeszcze jest to w miarę okej, okay, w miarę. No tak, to prawda. Ale jak już się łączysz z kimś przez serwer, tak. Typowo, że każdy się dołącza do serwera, to już wtedy jest lipa, nie? Choćby głupi farming. Wygracie teraz na dedyku. Każdy z was założy się, że ma coś takiego jak leciutkie opóźnienia. No mam, no panie, bo łączysz się z serwerem, no jest, wiesz, 30 pingu albo 40 i czasami jest zrywka, nie? I każdy tak. No, zgadza się. Zgadza się, ale internety mamy bardzo szybkie, tak? No tak. Ja na przykład na swoim internecie ping, jak sprawdzam, to mam taki 7-8 milisekundy, nie? A i tak mimo wszystko w grach mam te 30-40 pingu czasami, nie? Mi się wydaje, że serwery po prostu ich jakby nie wyrabiają na tyle. Nie wiem, panie, to już powinny jakieś, kurde, być światłowody wszędzie. No ja teraz na przykład mi laguje strasznie, nie? Bardzo mocno wiele fest. Bardzo mocno wiele fest. Tak. Nie umiem tego inaczej nazwać. A jeszcze mam do załadowania dwa wagony, kurde. A ja, panie, podjeżdżam dopiero pierwszy raz na załadunek dzisiaj. 40 minut odcinka, a ja pierwszy załadunek. Także miał nie być budowy, a wyszła u mnie fajna budowa. Także wiecie. No. No jo, no to do norma. No to. Przecież mówiłem, że nie będziemy budować. No tak. I tego się trzymamy przecież cały czas, prawda? No, jak najbardziej. Masakra, wagony odjeżdżają. Aha, bo się rozłączyły niby znowu. Co u mnie tutaj ładuje, więc ja podejdę do ciebie, może ci synchronizacja złapie. Znaczy jak ja w momencie, gdy wejdę do lokomotywy, to łapię synchronizację, one się łączą te wagony. Aczkolwiek nie w tym momencie akurat, bo one się teraz rozwaliły wszystkie. O, i z powrotem skoczyły na swoje miejsce. No bo ja jestem. Teraz już powinieneś mieć gitarę. To weź naładuj ten ostatni wagon, jak możesz, co? Ja. Hamuluj. Bo ja to już... Ja to już nie ogarniam tego, nie? A ja sobie pójdę zwrotniczkę przestawić. Ty ujedziesz? Nie jadę. Stoję w miejscu. Ale one, te wagony się jeszcze trochę rozszerzają. Ale pełne już jest? Co jest pełne? Ten wagon z tyłu? 10 na 10, dobra. Jesteś jak wagon z tyłu. 10 na 10. Kurde. Weź to swoje zapodaj. Jesteś jak wagon z tyłu. 10 na 10. Nie, nie, bo wystarczy, że pierwszą część powiem i już będzie wojna stale. To powiedz, że jesteś jak wagon z przodu, 10 na 10. Teraz by było, że to, że jestem gruba i ciężka. A, w ten sposób. Ej, ty kobiety, moja to od razu też tak myśli. No, także pozdrawiamy. Pozdrawiam. Twoja w ogóle ogląda twoje odcinki, nie? Nie. Moja mnie wspiera tylko lajkiem. To moje nawet lajków mi nie zostawia, to wiesz. A, okej, okay, to nie, to moja mnie tylko lajkiem wspiera, no. Także co zrobisz, panie? Nic jak nic nie zrobisz. Nie bajka, no. Nie każdy musi gry lubić, nie?
Nie, zgadza się. Ale powiem ci, że złapałem trochę bakcyla na tego blendera, nie? Znaczy, blender jest fajnym narzędziem, jeśli się go tam już ogarnie, jeśli ma się czas na niego, bo ja, wiesz, ja na przykład osobiście totalnie nie mam czasu na takie rzeczy już. Ja pamiętam, jak jeszcze na studiach. Panie, fatal error. Co? Fatal error dostałem, wywalić z serwera. W razie to mi wywaliło wagony. Czarny ekran, dziękuję. No. Tu będzie panie cięcie w takim miejscu i sobie ten wkleimy, a ja już odpalam jeszcze raz serwer. O panie. Dasz radę? O, czekaj. Bo się teraz siśko zesrało. No tak, tak. No i do głównego ekranu mnie wywaliło. No, bo ja fatal error dostałem, wiesz? Ja nie będę nawet tego wycinał, niech sobie ludzie zobaczą, jaka ta gra jest piekielna. Tak myślę. Tylko patrzę, kiedy był ten... Co? Jakby ktoś przyszedł i się zastanawiał, czy sobie tą grę kupić, no to sobie to zobaczy, nie? Panie, jakiś Matrix się tu zadział. Aczkolwiek nie wiem, czy nie będę musiał wyciąć, bo się muzyczka włączyła. Nieproszona. No tak, tak, ale to kawałeczek, nie? Wtedy ewentualnie. Panie, jakiś Matrix się tu zadział. Czemu? Niby mam jakieś autosave, ale to... Nie mam autosave'a z... No mam, auto... Jezu, jak to się dziwnie zapisuje, ja pierdyle. Tak, jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego było cięcie, to muzykę wycinałem tylko i wyłącznie, jak ktoś... Tak, ja pewnie wytnę te momenty, a jak nie, to zobaczycie. No autosave, panie, się zapisał w środku po prostu, nie? Gdzieś. Znaczy, miałeś całą listę i w samym środku tej listy po prostu nasz autosave, nie? Nie mogę być sobie sortowany po godzinie, tylko... no. 2 minuty rollbacku będzie. To dobrze, bo nie będę musiał stawiać wagonów. Dobra, ja jestem. Witam z powrotem. No ja też. Aczkolwiek ja mam czarny ekran jeszcze, także nie wiadomo, czy mi w ogóle wczyta do gry. Na dwoje babka wróżyła. Miejmy nadzieję, Darianku. O, coś się dzieje. Kurde, jestem w grze, ale czad. Aha, i mam kilka wagonów załadowanych. Jeden właśnie wyleciał z torów. Norma. Ale nie, dobra, no ta gra taka jest. No, widzicie. Mi po prostu, panie, na środku ekranu wywaliło fatal error i wyłączyła się ekranie. Co ty gadasz? Fatal error? Tak pisało? No tak, tak, tak. Napisał fatal error i nic innego nie było napisane, nie? Tylko okienko fatal error i... No to powiem ci, że ja czegoś takiego jeszcze nie miałem. Ja też nie. Ale czad. Mam wszystkie wagony załadowane. No bo to 2 minuty było rollbacku podobno, tylko wiesz, z tego co widziałem. Na szczęście ten autozapis u mnie działa. Ale mnie loguje. Ło, panie, nie da rady grać. Ty sobie zobacz ten odcinek jak coś, nie? Jo, jak coś to będziemy pewnie za niedługo kończyć i tak, nie? Bo jest już 40 i widzę. Tak, ponad, nie ma więc... sensu. Myślę, że będziemy ja kończyć. Ja tylko chciałem tą jedną traskę sobie przejechać nową, ale to już będę musiał gonić na szybkości. Więc jak chcesz, Dorianku, ze mną przejechać tą jedną traskę, to zapraszam za dosłownie 3 minuty na ten. Chyba, że ty swoją dojedziesz i się w piekarni spotkamy. Nie, no pojechałbym z tobą, to bym też widzą pokazał, jak ta trasa wygląda. No tak, bo ja teraz wyjeżdżam z Rudy Żelaza, także myślę, że w te 3 minuty... Dobra, to ty sobie tam dojedź na górę, a ja sobie dojadę do obozu rejestrowanego, czy ciul wie, jak to tam przetłumaczyć po polsku. I tam sobie wsiądziesz do mojej loksy, nie? I będzie wszystko gitarka. No i dobra, może tak być. Chyba, że znowu fatal error wywali, bo to nie wiadomo, wiesz. Ja mu dam górę fatal error. Fatality mu zrobię, nie? To no jo. Jezu, jak ja dawno nie grałem w Mortalka. No, ja też. Ja to chyba pierwszego Mortalka pamiętam. 4 guziki. Zawsze były przypisane ZXCV.
piszczałki, nie? I tak się grało w Mortala. No, no tak, no, no, no. Ja miałem, panie, te insert, delete, home i te miałem, wiesz, nad tymi nadstrzałkami. To niewygodnie bardzo. Nie, mi było lepiej, wiesz, bo jedną rękę tu, drugą tu. A to też mieliśmy po to, że na przykład mój brachol miał przypisane właśnie po lewej stronie klawiatury, nie? Razem gdzieś do tego. Dzieliliśmy się klawiaturą. Nie, no to u mnie się też grało we dwójkę, nie ma co. Kurde. Czy no nie świruj. Brakuje w Railroadsach, że panie nie można pasami spiąć na przykład tych, nie? Ty no nie świruj, miałem wszystkie wagony załadowane, a teraz się okazuje, że ostatni nie jest załadowany, no rozumiesz to? No tak, 2 minuty, no, no, no. 2 minuty rolbacku. O, a teraz już jest. Jodę. Patrz, jest załadowany, nie jest załadowany, jest załadowany, nie jest załadowany. I co ty na to? Ja ci powiem tak, jak dojedziesz, żebyś trafił na jest załadowany. Dobrze by było, nie? Bez kitu. Ej, znowu nie mam paliwa. To już zajadę na, ja zajadę na miejsce. Ale mi się wydaje, że jak gra się respi, to wywala ten, wywala paliwo z tego na zero. Trzeba znowu dokładać. Zobacz u siebie, czy nie, masz. No, u mnie nie było, u mnie jest 70. To u mnie jest na zero. Szybko. Nie dokładasz drewna, a wyzywasz na grę, ja nie wiem. No ale ja to nie ma błędów, przez 40 minut całe drewno się zjarało. Przecież ta gra nie ma błędów, o czym ty mówisz? No dokładnie tak. Twórcy, jeśli to słyszycie, to nie pozdrawiamy. To nie pozdrawiamy. Próbowałem coś po angielsku ułożyć, coś bardziej no shit, no game albo coś, ale wiesz, mi się nie rymowało. Wiesz, chciałem coś zrymować, a... Jak to było, no game, no pay, no game, tak? Tak. Także twórcy się na pewno kierowali tym przysłowiem. Ale patrz, panie, jak cię gra nie wkurwi, to źle się w nią gra. Teraz każda gra wkurwia, więc... Sleep, eat, game, repeat, nie? No jo, tak, dokładnie. No ja straciłem ciśnienie w kotle. Weź się rozpalaj, ognisko w lesie. No rozpalaj, panie. Ja już dojeżdżam na miejsce, także ja się zaraz zahamuję. No tutaj jest zupełnie inaczej rozwiązane. Tutaj jest dookoła tej góry zrobione, a ja mam przecięcie przez tą górę. Musiałbym ci pokazać, jak to u mnie wygląda. Mam ślimaka normalnie zrobionego, nie? Print screenuj, panie. Sorry za te kaszle, ale tak mnie coś dusi dzisiaj. Dzisiaj w ogóle rano się obudziłem. I panie, czułem, nie wiem, że mam temperaturę. Wziąłem sobie Fairvex, niby wszystko mi przeszło. Sakra. Nie wiem, skąd takie badziewia się człowieka wszczepiają. Ni stąd, ni z owąd. Ej, ciśnienie w kotle mi rośnie. Ciśnienie w kotle mi rośnie. No dobrze, to brzmi w sumie. 11, panie. 13. Kombinuję jakieś zdjęcie, żeby zrobić na miniaturę. To może na nowej trasce będziemy jechać, chociaż miałeś chyba ostatnio z nowej, nie? No tak. To może jak będziemy lecieć z bokiem z tego, z góry. Ale powiem, aha, bokiem z góry. Powiem ci, że moja traska jest krótsza tutaj na ten, na... Na co? Na piekarnię, tak? To się piekarnia nazywa. Piekarnia. No to moja jest dużo krótsza, powiem ci, traska, nie? Ale która ta jest z... gotowy... No ta tutaj od rudy żelaza do... Od rudy, do... okej. Okay. No. Ale co, większe przechylenie masz, nie? Nie, 2% cały czas. 2%, okay. Czy 2 stopnie, czy procent, nie wiem, jak to tutaj jest, w jakim przeliczniku. Stopniach na minutę. Tak, w panie. W milach na galon. W milach na galon. Tak, panie, już możesz tutaj wchodzić do mnie. Dobra, to ja to wyhamowuję. Prawie dojechałem na miejsce. Brakło może z 300 metrów, ale to będziemy wiedzieć. Dojadę sobie już to po odcineczku. Gdzie ty jesteś? Czego tu stoi lokomotywa?
Wiem, trzeba wycofać, panie. Weź się wycofaj. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś na razie. No to ja jadę, ale ją trzeba przecofać, panie. Jaka lokomotywa? O czym ty mówisz? No, stoi Darianowa lokomotywa. Było bez kitu. No, weź ją cofnij tam aż za zwrotnicę i wiecie ją na Korkuda. Jak możesz. Dobra, dobra, dobra. Podejrzewam, że tutaj nie ma paliwa i ona już nie pojedzie. No jak? Czekaj, ja muszę dotankować. Ja mogłem w sumie tamtędy przejść lewą stroną też, kurde, ale za ostry zakręt. Dobra już. Dobra już. Dobrze, żebym ją zobaczył, bo na pełnej bym gonił, to bym się nie zatrzymał. A bo to jest ta Montezuma nasza chyba, nie? Tak. Nie, Eureka. Ta. Eureka? Eureka. Eureka czy Montezuma, jak zwał, tak zwał. Jezu, ta postać tak powoli chodzi i bez shifta, patrzcie jak to powolutku idzie. No, masakra to jest. Na shifcie w ogóle, ja cały czas trzymam shift ciśnięty, nie? Żeby biegał. A normalnie to on to chodzi, normalnie takie kroczki robi. Bez kitu to powinno być tak, że wciskasz kapsloka i cały czas biegasz, nie musisz tego shifta trzymać. Ale nawet powinieneś 3 razy szybciej biegać według mnie, bo tak jak biegasz, to tak powinieneś chodzić normalnie. No panie, co, trzeba zajrzeć do plików, trzeba zajrzeć do plików gry i... Zmienić prędkość chodzenia. Ci panie zmieni zwrotnicę? Proszę zmienić. Dobra, zmienione. To łopór. O, tu trzeba wolno, bo tu jest taki zakręt dosyć. No tak, tak, tu jest taki mocniejszy. Nie wiem, kto go wybudował. Ale ja też nie wiem. To nie ja na pewno. Nie. O, na pewno Orgi to zrobił. Na bank. Na 100%, no. Pozdrawiamy Orgi. Kolega z ostatniego odcineczka. Tak jest. Myślę, że na następnym odcinku już będzie chłopak normalnie. No dobrze, fajnie. Cieszy mnie to. Orgi spoko, nie? Bardzo fajny, no. Przyjemny. Przyjemniaczek. Jak dobrze, że my na ten pchli targ dotarliśmy i go kupiliśmy sobie, nie? Orgiego? No. No jo. No pamiętasz na ostatnim odcinku, na początku, nie? Tak. Może kupiliśmy chłopa na pchli targu. Pchli targu. Bardzo dobrze. Na promocji był? Na promocji, tak. A możesz już zostawić w sumie tamto, nie? A, idę do ciebie, tak. Panie. Na pełnej można normalnie jechać, chyba, nie? Na pełnej można, nie wiem. Na pełnej można, nie wiem, okej. Okay. Dzień dobry. Siadasz? Halo, puśćcie mnie. Ja idę na swoje miejsce. Tylko nie wiem, czy tam jest zwrotnica przestawiona akurat na moją stronę. Zaraz, czy ta jest, ale ta następna, wiesz? Czy jest ja, sobie ja sobie prześwietlę czaszkę teraz. O. Prześwietlę czaszkę, co znaczy? To znaczy, że stoję zaraz przed tym. Przed twoim reflektorem. Damn it, panie, tu czas zmienić zwrotnicę. Nie jest przestawiona. Nie jest przestawiona. Hamuję. Jedź, chopie. Przestawiłeś? Zdążyłeś? No kurde. Raczej. Okej. Okay. Gadasz z profesjonalistą. Fajnie, no, wyglądają te zwrotnice w locie. No, i Lima zrobił taki Camaron, proszę bardzo. Bardzo ładny, o co chodzi? Popatrz, jaka ładna trasa. Jedziemy nowym. Ciekawe, czy się jakieś te drzewa zrespią po drodze. Oby nie. Oby nie. To będzie latawiec. Dmuchawce, latawce wiatr. Ja mam nadzieję, że moja lokomotywa podjedzie, panie. A na pusto jedziesz? Nie, na pewno. A to na pewno. Na razie się rozpędza, więc kawałek mamy tej traski. Wy nie widzieliście, no czy widzieliście jak budowałem, ale nie widzieliście przejazdu. U Doriana też w ogóle nie było to pokazane, więc korzystajcie. No godzinka odcinka, nie? Mieliśmy nie budować, krótszy odcinek miał być. Tak, no i godzina. No, norma. Patrz, panie, pola naftowe po lewej stronie. Oddali. Ja ich chyba nie widzę. Nie widzisz ich? Nie. Tam jest szybów, tyle tam stoi, że... No, ale to tak jest.
Robimy 40 minut odcinka. No, 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 no. Jesteście skazani na nas. Bez kitu, ja nie widzę tego, nie? Naprawdę? Tam jest tylko jakieś drzewa. Może tak daleko no. Ci nie rysuje. Znaczy ja mam wszystko ustawione na ultra, nie? Ale że to jest multiplayer, no to wiesz. A, no to pewnie obcina, no. Ładne spaghetti, ale lepsze takie spaghetti, bo tak ciężko było tutaj zrobić coś innego, według mnie. Ale tutaj opór można, nie? Tak, cały czas opór ładuje, no. Znaczy pewnie w którymś miejscu można byłoby jeszcze poprawić tą drogę, no ale patrząc jakie tu jest duże wzniesienie, nie, no to... Chłop roller coaster zrobił, nie, masakra. oj tam od razu roller coaster, no. A, bo ty jedziesz z deskami i z tymi, okej. Okay. Tak, bo ja chciałem tędy przejechać po prostu, nie? Jakby pokazać widzom pięknie, ładnie, jak tutaj zrobione. Traska moja ostatnia. Kamaronik piękny? Kamaronik. Tak. Cute. Pięknie, ładnie i powabnie. Nie no, to dopiero jedna trzecia tej drogi, nie? Więc... Ale nie mów, że jakby była taka, wiesz, roller coaster, panie, to byś się nie chciał przejechać takim. No na pewno nie taką lokomotywą. No, no, ale jakbyś miał możliwość pojechania lokomotywą po takim, panie, ja bym chciał. Nie no, ja też bym pojechał, ale jest 5 na godzinę może. Pomyśl, jak tu śnieg napada na te tory. No, to będzie wtedy bardzo zabawnie, powiem ci. Tu jeszcze zimy nie mieliśmy, nie? Można byłoby ustawić, panie, zimę, bo ja tak cały czas daję latko. Nie wiem, jaki jest miesiąc, poczekaj. Ale to nie ma chyba znaczenia, ale bo to ja jest, nie. To jest Winter of Year 1, także tu powinno być już. No bo ja mogę zimę ustawić, panie, też teraz w sekundzie, czekaj, opcję. Gameplay. Pewno jesteś, że chcesz to ustawić. Tak. Dusty Storm, Dust Storm, panie, czy Blizzard? Heavy Snow? Blizzard. No i dobra. Oje, ale mgła. To ja może odpalę reflektor. No odpal. O, jak fajnie wygląda, panie, kurde. To tyle, jedziemy, panie, na pełnej. Bo chcesz tę foteczkę machnąć? Nie, nie. I tak tu nic nie widać. Ładnie. W Blizzardzie tyra będziemy jechać. Szkoda, że te pory się same nie chcą zmieniać. Jeszcze coś zmienić? Damy heavy snow może teraz, co? Dawaj, no. Dobra, opcje. Gameplay i tyle, panie, heavy snow. To jest heavy snow. A teraz będzie heavy snow padał dopiero. Okej. Okay. Czyli to nie ma tak, że on się na glebie pojawia. No chyba nie. Są opady, ale nie ma, panie, fizycznie tego. Ale aczkolwiek oni zrobili tutaj maskę śniegu. Bo masz do odśnieżania normalnie ten wagonik, nie? No właśnie, no to co, to musimy poczekać, to musi napadać? Ciekawe. Nie mam pojęcia. Nie za zimno ci tam? W tym śniegu? Nie, reflektor mi grzeje, także jest. A, okej, okay, bo tam, dobra. Od razu mi prześwietla czaszkę. Mhm. Także skana sobie od razu robię, wiesz. Ale zasunąłeś cały reflektor, panie, teraz. A teraz? Swoim owalem. Dobra, to się przesunę, dobra. Dobra, to co? To zmieniam, nie? No zmieniaj, bo tu nic nie widać. A ten, co my mamy, panie? Thunderstorm, o, jeszcze zostawimy. Strzelają jakieś te pioruny? Nie. Nie widzę nic na razie. Dałem burzę z piorunami teraz niby. Było coś, no. O, je, błyska się. Uwaga, bo ebnie. Naślij palca i daj do góry. Tak mi chcesz załatwić, tak? Dobra, panie Hebli, bo my dojeżdżamy chyba. Prawda? Ale wpadło to, no, bez kitu.
Storm, panie. Ale to ja i tak muszę na dół zjechać, nie? Bo ja jadę, panie, tam dalej do tego. Ole, łodło tam. No to teraz nie zjedziesz, bo ja tam stoję z lokomotywą. No tak, tak, ja wiem. Teraz już i tak będziemy kończyć, a to już sobie zrobimy kiedy indziej. Ale ty masz długą tą trasę. Masakra, nie? Fajowa jest. Strasznie długa. Nic nie poradzę. I tak mi się wydaje, że jest krótsza niż, panie, jakbym ten... Jakbym jechał naokoło. Ale teraz trzeba przynajmniej. Trzeba kiedyś będzie to wytestować. Teraz przynajmniej, panie, mamy ten, jak to się mówi, trasę dookoła zrobioną mapy. No. W którym miejscu stoisz, że tak bym powiedział? Ty, ale ja tu mam zostawić deski, nie? Nie. Mi się wydaje, że tu chyba deski wchodziły, czy nie? Jakieś, czy kłody? Nie. Tutaj nie było. To był korkut tylko. Nie, korkut i żelazo i to wszystko. Okej. Okay. Rudę żelazo. Ale strzyla, panie. Dobre, hebluj przed tą zwrotnicą, hebluj. Bo ja sobie tu wjadę i zawrócę, a ty sobie pojedziesz. Potem uważaj, nie? Żeby ci piorun nie trafił. Dobra, dobra. Mamy ulewę dzisiaj. No, to drzewo jest tak bardzo strategicznie postawione, muszę przyznać. Bardzo fajnie. No. Pindol stoi, dobrze. No dobra, moi mili, słuchajcie, w takim razie będziemy kończyć. Dziękujemy bardzo za oglądanie, za łapeczki, wszystkie subiki i tak dalej. Jeszcze raz przypominam, że link do Limy jest w opisie pod tym odcineczkiem. Wbijajcie sobie i zobaczcie, co on robił przez całą tą godzinkę. W sumie to nic no nie robiłem, ale okej. Dobrze, nie, dziękuję. No, u mnie link też jest do Dorianka, także wbijajcie też do niego. Chłop nic nie zrobił, a budował przez pół odcinka. Ale dobra, no zobaczcie jedną sobie, jak to tam wyglądało u niego, nie? Jedną zwrotnicę i tyle czasu, nie? Także spoko. 40 minut. Dobra. Trzymajcie się. Do następnego razu. Dzięki bardzo i nała.